Nazywam się Dorota Szyszkowska-Janiak. Jestem harfistką Teatru Wielkiego w Łodzi, jednej z największych europejskich scen operowych. I chciałabym Państwa zaprosić do muzycznej podróży po krainie wyjątkowego instrumentu – harfy. Pomysł na ten projekt, zatytułowany Harfa leczy duszę, zrodził się po dotarciu przeze mnie do badań nad terapeutycznym działaniem harfy. Harfa w Stanach Zjednoczonych i Australii stosowana jest w muzykoterapii. Jej dobroczynne działanie potwierdzone jest przy zmniejszaniu bólu, stanów lękowych, problemów oddechowych, w opiece paliatywnej. Wykazano także jej pozytywny wpływ na system nerwowy wcześniaków. Biblijny król Dawid leczył grą na harfie opętanego Saula. Średniowieczny lekarz i filozof Maimonides zalecał spacery po ogrodzie przy akompaniamencie harfy pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Jako nauczyciel gry na harfie, sama również obserwuje jej kojące, uspokajające działanie. Pierwsze spotkanie, zatytułowane Harfa lubi wiatr, to opowieść o tym niezwykłym instrumencie. Jedną z odmian harfy jest harfa eolska, nazwana tak od imienia starogreckiego boga wiatru, Eolusa. Harfę taką wieszano pod powałą domu, a wiejący wiatr wzbudzał na jej strunach delikatne dźwięki. Podczas swojej długiej historii harfa często była obecna na dworach królewskich, uczestniczyła w rytuałach i rozmaitych uroczystościach religijnych i państwowych. Egipt, starożytny Egipt, to czasy, kiedy harfa zrobiła ogromną karierę. Na ścianach piramid widzimy inskrypcje dotyczące harfy, widzimy obrazki, w których przedstawione są harfistki wraz z tancerkami, a także harfiści często są bardzo otyli, łysi. Czasami są pokazani jako osoby niewidome. Istnieje taka hipoteza, że byli celowo oślepiani. Ich tusza świadczy o tym, że ich zawód był w cenie, że mieli dużo jedzenia, stąd ich takie obfite kształty. W późniejszych czasach harfa ogromnej wagi nabrała na terenach dzisiejszej Irlandii. W rękach Celtów stała się instrumentem, który towarzyszył śpiewaniu ballad, pieśni. Harfista w starożytnej Irlandii miał wyjątkową pozycję. Był człowiekiem, jednym z niewielu, którzy mieli prawo siedzieć w obecności króla, doradzać mu w sprawach wojennych. Byli zwolnieni z pracy fizycznej, między innymi dlatego, że musieli mieć długie paznokcie, aby na swoich harfach móc grać. Tamte harfy były trochę inne niż obecne. Miały mosiężne struny. Nie były te struny kolorowane, tak jak w obecnych czasach. Melodie harfista irlandzki grał lewą ręką, a akompaniował sobie prawą. Harfiści w Irlandii jako osoby, które przekazywały dzieje o bohaterach, o królach, byli też osobami, które potrafiły, chodząc od wsi do wsi, od dworu do dworu, opowiadać historię Irlandii i stawali się takim elementem łączącym, spajającym Irlandczyków. Dlatego też w momencie inwazji Anglii stali się celem ataków i królowa angielska Elżbieta I wydała taki dekret, w którym napisała, że należy łapać wszystkich
harfistów wieszać, a ich instrumenty niszczyć. W średniowieczu harfa cieszyła się dużą popularnością. Wiemy o tym między innymi z obrazów, na których anioły przedstawione są z harfami o kształcie gotyckim, wydłużonym, bardzo smukłe. W czasie, kiedy muzyka się rozwijała i chromatyka wymagała coraz bardziej skomplikowanych instrumentów, harfa odeszła na jakiś czas w zapomnienie, ale w 1697 roku lutnik bawarski Hochbrücker wyposażył harfę w system pedałowy, który pozwalał na zmiany wysokości dźwięku w czasie grania. I w takim oto kształcie w 1749 roku harfa zawitała na dwór francuski, stając się w rękach królowej Marii Antoniny niezwykle popularnym instrumentem. Jak bardzo był popularny, niech świadczy fakt, że w tych czasach w samym Paryżu działało 58 nauczycieli gry na harfie. Początki harfy nikną w mrokach dziejów, jednak naukowcy badający pochodzenie instrumentów są zgodni, że harfa pochodzi od łuku. Łuk z napiętą cięciwą jest prototypem harfy. Nie brzmi jeszcze zbyt głośno, dlatego pierwsi harfiści, którzy naciągali coraz krótsze cięciwy na łuk, uzyskując coraz wyższe dźwięki, zauważyli, że ten instrument brzmi dużo głośniej, kiedy położy się go na przykład na dzbanie. Glinianym dzbanie, który wzmocni brzmienie. Kiedy zarywam cięciwę łuku, słychać bardzo cichutki dźwięk, jednak wystarczy, że dotknę łuk do harfy, do pudła rezonansowego. Ten dźwięk jest już o wiele mocniejszy. Harfy różnią się wyglądem, wielkością, ilością strun, barwą dźwięku, głośnością dźwięku. Jest to zależne od ich konstrukcji, gabarytów, a także możliwości harfisty. W zależności od tego, czy jego aparat wykonawczy jest dobrze wyszkolony, możemy uzyskać cichy, słaby dźwięk, ale też bardzo głośny. Każda z tych harf, które tutaj dzisiaj prezentuję, brzmi troszeczkę inaczej. Największa harfa to harfa koncertowa, pedałowa, o największych możliwościach wykonawczych. Troszkę mniejsza harfa celtycka. Ta jest wykonana przez amerykańskiego budowniczego harf Tima de Roche. I mam jeszcze tutaj trochę mniejszą harfę, taką idealną do podróży.
która doskonale nadaje się do grania muzyki celtyckiej, irlandzkiej, ale także do uczenia małych dzieci. I najmniejsza harfa, taki zupełny maluszek. Z petersburskiej, rosyjskiej fabryki harf, rezonans. Ta harfeczka jest najkrócej u mnie. Jeszcze się nie ułożyła, jeszcze każdy instrument po zbudowaniu potrzebuje trochę czasu, żeby osiągnąć pełnię brzmienia, żeby rozegrać się. Pokażę jej możliwości. Thank you.
kojarzy się nie tylko z wiatrem. Ze względu na jej perliste dźwięki i płynne glissando, używana jest w muzyce symfonicznej i filmowej do ilustrowania przepływającej wody. Stąd też tak wiele utworów na harfę o nazwach źródło, kaskada, potok czy strumień. Posłuchajmy dwóch utworów opowiadających o wodzie: Kaskada i Ogród w deszczu w wykonaniu moich uczennic Zuzanny Pierzak i Sylwii Pycio.